Nowy rząd można powiedzieć, że będzie stawiał na rozwój nowoczesnych technologii. Dwaj nowi ministrowie, Jerzy Kwieciński od inwestycji i Jadwiga Emilewicz od technologii, czyli dotychczasowi wiceministrowie w resorcie Mateusza Morawieckiego, będą zapewne tymi osobami, które mają za zadanie rozwijać nowoczesne technologie. Oboje byli zaangażowani m.in. w rozwój elektromobilności, także byli współtwórcami strategii. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, więc zapewne będzie ten kierunek mocniej podkreślony w nowym rządzie. Zmiana dotyczy także Ministerstwa Środowiska. Henryk Kowalczyk, zastępujący profesora Jana Szyszkę, prawdopodobnie ma za zadanie złagodzić konflikty związane z Puszczą Białowieską, ale także być może zmienić trochę kurs, jaki Ministerstwo Środowiska realizowało w ramach polityki klimatycznej. Do tej pory profesor Szyszko miał no, niezbyt duże osiągnięcia, mówiąc delikatnie, w zakresie negocjacji polityki klimatycznej, reformy unijnego handlu emisjami CO2. Koncerny energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa, co nie jest zaskoczeniem, nie były zadowolone z wyniku tych niekorzystnych dla Polski negocjacji, w wyniku których na przykład elektrociepłownie będą mogły być wspierane także w oparciu o węgiel, ale tylko w Rumunii i Bułgarii Polska z tych pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego niestety nic nie dostanie i zapewne ta zmiana będzie miała za zadanie także na zmianę polskiego stanowiska w tym zakresie i um, większą otwartość na rozmowę z Brukselą i innymi państwami stawiającymi na energetykę odnawialną.